Cześć wszystkim, witajcie, witajcie na moim kanale. Mam nadzieję, że pierwsze dni wiosny upływają Wam fantastycznie, że pogoda Wam sprzyja i gwiazdy Wam sprzyjają. Dzisiaj w sumie chciałam poruszyć taki mało wiosenny temat, tylko bardziej bym powiedziała całoroczny. Dotyczy on w sumie partnerstwa. Temat ten przyszedł do mnie zupełnie niespodziewanie, bo przyszedł do mnie przy kilku rozmowach ze znajomymi, z przyjaciółmi i dotyczy on w sumie w dużej mierze partnerstwa. Dzięki rozmowom z kilkoma ze swoich znajomych przyszły mi takie dosyć ciekawe wnioski. Dlatego, że tak sobie obserwuję związki, obserwuję sobie relacje i bardzo często słyszymy w tych relacjach, że gdzieś tam pojawiają się konflikty. No, jest to jakby naturalna kolej rzeczy, że w związku, w partnerstwie te konflikty się pojawią. Natomiast nie zawsze jakby rozumiemy genezę tego, nie rozumiemy skąd się biorą pretensje drugiej osoby i bardzo często motamy się w taki konflikt, to jest taka kula śniegowa. Jedno zarzuca coś drugiemu, drugie zarzuca coś pierwszemu i tak zaczyna się z tego robić taka wielka kula śniegowa, która prowadzi nas donikąd. No, najczęściej właściwie do awantur i do jeszcze większych fochów i do jeszcze gorszych emocji. Jeśli chodzi o to, to zauważyłam, że bardzo często w partnerstwie pojawia się temat pracy i obowiązków domowych i właśnie ostatnio w takiej rozmowie, w jednej z rozmów, które miałam, doszłam do takiego wniosku, że my jakby czasami nie widzimy tej drugiej strony, nie rozumiemy, mimo tego, że geneza sięga już tak daleko jak do jaskini. Zaraz przybliżę temat. Jeśli chodzi o kwestie obowiązków domowych i kwestie pracy, bardzo często w relacjach pojawia się temat, że skoro mężczyzna pracuje, on jest taki zmęczony, to on obowiązków robić nie musi, no bo przecież kobieta to w domu generalnie, no można powiedzieć, odpoczywa w jego mniemaniu. No i okej, i na początku oczywiście kobiety możemy się wzburzyć, bo wszystkie wiemy, że to nieprawda, no i wszystkie te osoby, które coś w ogóle w domu robią, jakby wykonują obowiązki domowe, rozumieją, że dom to jest wspólne dobro, powiedzą, no tak, no przecież tam jest kupa roboty i taka jest prawda, ale zastanowiłam się głębiej, skąd w ogóle przyszło do mężczyzn przekonanie, że w domu się odpoczywa. To jest o tyle ciekawe, że jak sobie cofniemy się do jaskini, to wychodzi nam na to, że mężczyzna idąc na polowanie tak naprawdę ryzykował życiem. On szedł w niewygodę, w bycie w ciągłej gotowości do ucieczki, bo nigdy nie wiedział, czy zostanie zaatakowany. Nigdy nie wiedział, czy to nie on stanie się ofiarą jakiegoś drapieżnika, tudzież innego człowieka. Więc każdorazowe wyjście z jaskini wiązało się z ogromnym niebezpieczeństwem dla niego i z ogromnym wychodzeniem ze strefy komfortu. Zatem naturalne jest to, że dla niego wychodzenie z tak zwanej jaskini wiąże się z dużym stresem. No i tutaj przechodzimy do dzisiejszych czasów, tak, my na mężczyznę już nikt nie poluje, no ale jeżeli popatrzymy sobie na pracę jak trochę na wyjście z tej jaskini, to wiemy, że on wychodzi do stresu, do ogromnej ilości zapytań, telefonów, maili, czy też do po prostu tego, że ktoś będzie coś od niego cały czas w tej pracy chciał i cały czas będzie, on może i polował na coś, ale też i będzie tym takim, na którego się poluje. Zatem naturalne jest, że on chce odpocząć, więc warto jest wyjść z tej perspektywy i zrozumieć tą perspektywę tego drugiego człowieka, tego partnera, który wychodzi z tej jaskini. No ale dobra, wracamy do jaskini, do kobiety. Kobieta z jaskini nie wychodziła, powiedzmy, no ale tak, kiedy jej partner
szedł na polowanie, to ona miała świadomość tego, że ten partner z tego polowania może nie wrócić. Więc wcale nie zostawała w takiej dużej strefie komfortu, jak się to może wydawać z kolei mężczyznom, czy też tym osobom, które z tej jaskini przysłowiowej wychodzą. No i tu dochodzimy do takiego ciekawego wniosku, że ta kobieta wcale nie była w komforcie, a wręcz przeciwnie, mogła być w bezustannym stresie. Dlaczego? Bo nie dość, że zostawała sama bez ochrony, opieki, bez partnera, tak, nie wiedziała, czy on wróci, a dodatkowo ona musiała się być może i nawet przez długie tygodnie opiekować sama dziećmi, tak, domostwem i nigdy nie miała gwarancji, że nikt jej do tej jaskini nie wlezie i też nie będzie próbował upolować ją, tudzież jej dzieci. I tutaj jakby wracamy teraz do dzisiejszych czasów. Kiedy kobieta zostaje sama w domu, to nie jest tak, że ona sobie leży, że ona sobie odpoczywa, tylko najczęściej wiemy, jak to wygląda, że najczęściej jest to po prostu też ciężka fizyczna praca. Okej, dzisiaj raczej do jaskini jej nikt nie wejdzie i raczej nie obawia się, że mąż zostanie, nie wiem, zagryziony przez dzikie zwierzę, ale jednak ona nie zostaje tak do końca w strefie komfortu, bo no, myślę, że większość z nas rozumie, że wychowywanie czy potomstwa dzieci, czy zajmowanie się domem, to jest również praca i to często bardzo ciężka i tam nie ma dni wolnego i kiedy nawet kobieta jest chora, to i tak musi się zająć na przykład małymi dziećmi. Nie może sobie wziąć takiego wolnego od tej pracy, więc warto, żeby obydwie strony spojrzały na to w ten sposób, że ta druga strona ma swoje powody, żeby gdzieś tam czuć się zmęczona i żeby żeby czasem sobie ponarzekać. Oczywiście ja nie mówię, żeby narzekać w ogóle, ale czasami jesteśmy zmęczeni i czasem no, mamy ten moment, kiedy chce nam się położyć i po prostu ponarzekać sobie. I to jest jak najbardziej chyba w porządku. Nie ma co też przesadzać, że już nigdy nie możemy powiedzieć nic złego, że to już jest niska wibracja, bo wtedy trochę nie jesteśmy w prawdzie, bo jeżeli coś nas dotyka, coś nas męczy, no to naturalnym jest, że czasem po prostu powiemy coś złego. Z drugiej strony oczywiście bądźmy tutaj uważni, żeby nie popadać w skrajność i nie, żeby nasze życie nie stało się narzekaniem, ale żeby powiedzieć prawdę. Jeżeli jesteśmy zmęczeni, to jesteśmy zmęczeni. Jeżeli mamy czegoś dość, to mamy czegoś dość, to jest w porządku. I w związku tak naprawdę no, powinniśmy komunikować takie rzeczy. Może rozwiązaniem dla partnerstwa jest gdzieś tam czasami zamiana obowiązkami, żeby to drugie wyszło z jaskini, a to pierwsze w tej jaskini pobyło przysłowiowej. Tu nie chodzi o to, żebyśmy teraz się ścigali, kto ma gorzej, kto ma lepiej, tylko żebyśmy słyszeli, co ta druga strona do nas mówi, bo wydaje mi się, że jakby często w partnerstwie każdy chce wykrzyczeć swoje emocje, każdy chce pokazać tej drugiej stronie, że on ma ciężej, gorzej, a przecież to nie o to chodzi, to nie jest wyścig o to, kto ma gorzej. To w ogóle nie o to chodzi w partnerstwie i w związkach, tylko właśnie chodzi o to, że jeżeli widzę, że ta druga strona jest zmęczona, to wtedy ja biorę na siebie pewne rzeczy, a kiedy ja jestem zmęczony, to ta druga strona bierze na siebie. To jest wtedy mówimy o związkach, o partnerstwie. Poza tym słuchanie się siebie, słuchanie tych potrzeb tej drugiej strony, to nie chodzi o to, że jeżeli wysłuchasz, to od razu lecisz i realizujesz potrzeby tej drugiej strony, ale najpierw w ogóle słuchasz, co jest tak naprawdę tematem. Co jest genezą tego? Zawsze się zastanów nad tym, co jest genezą tego, na co ta osoba narzeka, bo to jest kolejny temat. Jakby mam wrażenie, że często w związkach nie ma tego takiego, tej próby zrozumienia, co leży tak naprawdę za tym narzekaniem naszego partnera. Co jest przyczyną, że ta osoba jest przemęczona, zmęczona i nie widzi rozwiązania dla siebie. Najczęściej jest tak, że kiedy pojawia się problem tej drugiej osoby, to pierwsza strona próbuje przekrzyczeć swoimi problemami, że ona ma gorzej, czy on ma gorzej. A to przecież w ogóle nie o to chodzi. To nie jest tak, że ktoś ma lepiej czy gorzej, tylko chodzi o to, żeby wsłuchać tą drugą stronę, żeby spróbować zrozumieć perspektywę tej drugiej strony. Bez zrozumienia tej perspektywy nie jesteśmy w stanie być jakby fajnymi partnerami. Najczęściej będziemy takimi partnerami
no lekko upierdliwymi, bo jeżeli ta jedna strona nam się wyżala, to z reguły my wtedy będziemy zarzucać ją swoimi emocjami, żeby tak jakby zakrzyczeć, żeby nie w ogóle jakby nie dopuścić do siebie, że tej pierwszej stronie może być źle. Oczywiście to wynika z pięknych intencji. Chcemy, żeby naszemu partnerowi było lepiej i jak mu udowodnimy, że my mamy gorzej, no to wtedy nie czujemy się tak źle. Tylko, no właśnie, czy to o to chodzi? Rozwiązywanie problemów polega na tym, że słuchają się obydwie strony i jakby wspieramy się w obydwu kierunkach, a nie tylko w jednym. Także ja zachęcam tutaj do słuchania tej drugiej strony, czasami zastanowienia się, co leży u podstawy tego narzekania, tego smuteczku, takiego właśnie przemęczenia, bo czasami może się okazać, że mała rzecz zmieni bardzo dużo, że kiedy my wysłuchamy partnera, kiedy trochę przyjmiemy jego problemy na nasze barki i nie będziemy przed tym uciekać, nie będziemy się ścigać, że ja mam gorzej, nie będziemy się pokazywać, a zobacz, ja to jestem taka zmęczona, na przykład, nie wiem, przychodzi twój partner z pracy i opowiada o problemach z pracy, to ty mu nie opowiadasz zaraz, a wiesz, a ja to tutaj w domu też się namęczyłam, tak i tak i tak, tylko starasz się wysłuchać i zrozumieć, i kiedy on się poczuje taki usłyszany, to jak najbardziej, podziel się też swoimi tematami, bo to nie o to chodzi, żeby tutaj się nie dzielić, ale jakby poczekaj na swoją kolej. Jeżeli on zaczął pierwszy, to go wysłuchaj, bądź tym wsparciem i dopiero jakby później wejdź ze swoimi tematami, bo takie prześcigiwanie się, kto ma lepiej, kto ma gorzej, nie prowadzi do rozwiązywania problemów, a wręcz do narastania blokad w związku, bo ta pierwsza strona, która jest niewysłuchana, właściwie żadna ze stron, która jest niewysłuchana, będzie czuła się zablokowana w związku. I w momencie, kiedy czujecie się zablokowani między sobą, to przestajecie ze sobą rozmawiać, przestajecie się razem śmiać, przestajecie się razem bawić, a zaczyna się wyścig, kto ma gorzej, kto ma lepiej, kto da więcej, kto rzuci więcej problemów i kto będzie w gorszej sytuacji. No a przecież nie o to chodzi. Jakby związek też polega na tym, że macie się wspólnie bawić, wspierać. Ciężko jest się bawić w związku, w którym jest bezustanny wyścig, kto ma gorzej, kto ma większe problemy, kto ma ciężej na barkach. Ja też jakby zauważam, bardzo często, że kobiety tak jakby już weszliśmy w taką erę, w której kobiety narzekają, że one mają gorzej, że wszystko jest na ich barkach, że ci mężczyźni nie zauważają pewnych rzeczy. No tak, ale jeżeli mu tego nie komunikujesz w sposób otwarty, tylko fochami, no to on nie zauważy. On zauważy tylko wtedy, kiedy usiądziesz z nim do rzeczowej rozmowy. No, mężczyźni nie lubią, kiedy kobieta strzela fochy, bo oni w ogóle się w życiu nie domyślą, o co ci chodzi. To jest w ogóle foch to jest też kolejny temat w partnerstwie. No, jakby zgadywanie, co ta druga strona ma na myśli, no to jest trochę takie dziecinne i warto gdzieś tam sobie popracować nad sobą, jeżeli strzelamy fochy do partnera, bo foch jest właściwie oznaką takiego małego, tupiącego dziecka, a nie dorosłej, dojrzałej osoby, która komunikuje swoje potrzeby i emocje w sposób taki bez agresji, ale też taki jasny i otwarty. Zatem jeżeli on czy ona nie chcą ci pomóc, ale ty komunikujesz swoje potrzeby stupaniem nóżką i z fochem, no to no, nie zajedziesz daleko. Tutaj trzeba zawsze zaczynać od siebie i to jest w sumie jakby... Tutaj nawet w tym partnerstwie dochodzę do tego wniosku, co zawsze, czyli zawsze zaczynamy od siebie. Warto jest też w partnerstwie wysłuchiwać siebie, kiedy rozmawiamy z partnerem. Słuchamy też siebie, co i jak mu komunikujemy, bo no, możemy tam odkryć przyczyny wielu naszych konfliktów. Także zachęcam właśnie do słuchania się siebie, do słuchania partnera, do otwarcia na emocje partnera, do nieblokowania mu żadnych emocji i uczuć, przyzwolenie na to, że ma prawo mieć uczucia i emocje takie, jakie mu pasują, bo to na pewno będzie droga do tego, żebyśmy nawiązali fajne, wspierające partnerstwo, a przecież o to nam chodzi. Także zachęcam do takiej otwartości, do szukania genezy, dlaczego pewne rzeczy
pojawiają się u partnera i że być może przyczyną jest właśnie ta tak zwana jaskinia, być może jest to kwestia jakaś rodowa, być może jakieś przeżycia, które ta druga osoba miała, warto jest się otworzyć na to, zastanowić, nie pisać sobie swojego własnego scenariusza, tylko dopuścić różne możliwości, bo ta druga osoba przeżyła zupełnie inne przeżycia niż my, bardzo często w dzieciństwie, czy ród przeżył zupełnie inne rzeczy i te same triggery mogą tą osobę nie triggerować, a zupełnie inne. Także życzę Wam w partnerstwie wiele takiej otwartości i takiej miłości do siebie, tak, żebyście po prostu byli dla siebie wsparciem, ale też świetną zabawą, no i żebyście umieli się słuchać. Także życzę Wam tego na początku wiosny, życzę Wam również wiele, wiele słońca, bo myślę, że wszyscy za nim ogromnie tęsknimy. No i cudownego tygodnia. Do zobaczenia.